zakaz ruchu wszelkich pojazdów za mną. Dzień dobry paniom, dzień dobry panom. A pojazd jedzie. Ale to się tak zdarza, nie? Mówią, że w pogodzie tak bardzo często jest jak w motoryzacji. Mówi się, że dzisiaj będzie lekki wiatr i małe, drobne zachmurzenie, a potem leje cały dzień, jak z cebra. Tak samo i u nas w naszej motoryzacji. Widzicie państwo, jak kamera działa na ludzi? No, pan Mercedesem się wycofał, pan Oplem się nie wycofa, mimo zakazu ruchu. No bo cóż tam dla pana. Nie, jednak się wycofał. Widzicie państwo, czyli nie jest tak źle. W takim razie już z dużo lepszym humorem witam panie, witam panów w piątym kole. Jesteśmy w nowym miejscu, ulica 23 października. Nowa, zupełnie nowa, naprawdę. Z jednej strony nawierzchnia w tym miejscu, w którym stroimy, od strony skrzyżowania przy ulicy Bakałarzewskiej była na samym początku wykonywana. Teraz ten odcinek tam dalej w stronę Mieszka Pierwszego, który dalej w konsekwencji jest zamknięty dla ruchu, prowadzi tylko do osiedla i tam się droga kończy, bo jest nowy łącznik drogi z ulicą Mieszka Pierwszego. Tam jest wykonywany wtedy. No i rondo. Rondo na skrzyżowaniu z ulicą Grunwaldzką. Kolejne rondo. Tych rond będzie 4, drodzy państwo, jeśli nie więcej, ale z tego, co ja naliczyłem, 4. Zobaczymy, czy to będzie wysokie, czy niskie rondo. Zapraszam państwa. Myślenie ma przed sobą przyszłość. Zanim dojedziecie państwo razem z nami do środka ronda, to zobaczcie, już 2 samochody stoją pod zakazem ruchu. Proszę, urwać zawieszenie, ale pojechać. Jedzie Ford. No cóż, co to jest dla niego zakaz ruchu, prawda? Przecież ten znak tego człowieka nie dotyczy. Jak to człowiek nie korzysta z górnej części swojego ciała, czyli to, co jest nad głową? Ładnie nam powiedział dzień dobry i pojechał pod zakaz ruchu. No przejdźmy jednak na rondo, samo rondo. Został beret do usypania na rondzie, wzmocnienie dookoła, ten wewnętrzny pas wyłożony kostką granitową już w całości. Podstawowa warstwa i korpus umocniony, wszystko jest ok. Panowie na łukach, wzmocnienie z kostki granitowej do spływu wody z pochyłości, do tego, żeby ten asfalt nie był tam wypłukiwany i tak dalej. Poza tym wzmocnienie przy krawężniku, jest to zupełnie inne, betonowe ułożone, układają. I dzisiaj, jeszcze i jutro będzie kładziona tu ta górna warstwa korpusu drogi, bitumiczna. Ta, która jest na samej górze, no i zostanie beret do usypania. I to jest skrzyżowanie ulic Grunwaldzkiej i ulicy 23 października. W stronę ulicy Bakałarzewskiej też rzecz idzie. Tam kolejne rondo będzie. Czy w tym roku? Nie wiadomo, może i nie. Z różnych względów, pewnie ze względów finansowych też. A następne rondo przy ulicy Zarzecze, prowadzące tam w stronę tamtego osiedla, jest już wykonane. I ono tam po prostu jest, tak. Tu na pewno człowiek mieszka tutaj, bo ludzie, którzy tutaj mieszkają, no jakoś wjechać muszą. Może przeszkadzają pracującym tutaj, ale jakoś tu dojechać do swojego domu muszą. Czy ten pan tutaj mieszka, nie wiadomo. Pewnie tutaj zaraz po lewej stronie, tak mi się wydaje, bo jedzie lewym pasem, a nie prawym. To pewnie z tej strony, chyba że pojedzie prosto. Pojechał prosto? Pojechał prosto pan. Czyli po prostu następny człowiek, który ma specjalne zezwolenie na niekorzystanie ze znaków drogowych. Ciekaw jestem, co na to zezwolenie panowie z policji, ze straży miejskiej, co na to punktacja punktów karnych, taryfa mandatowa. Tak się osobiście zastanawia. A państwo co na ten temat? Rondo Solidarności w naszym mieście, bo taką nosi nazwę to największe rondo, które jest usytuowane przy zbiegu ulic Podchorskiego, Pułaskiego. To rondo to jest takie utrapienie niektórych kierowców. Albo inaczej, dylemat dla niektórych kierowców. Panów i pań. Za kierownicą. Dlaczego? No właśnie sami nie wiemy dlaczego. Zachodzimy w głowę, dlaczego tak się dzieje. Popatrzcie państwo na to rondo. No rondo jak rondo, rozległe, duże. Zwykłe, najzwyklejsze w świecie rondo. Proszę, jak jeździ nauka jazdy po tym rondzie? Ano tutaj bardzo mocno są ćwiczone wszystkie zjazdy, najazdy i tak dalej. Bo tu bardzo często nie jeden z uczestników kursu na prawo jazdy legnie.
To powinno się nazywać Rondo Bitwy pod Grunwaldem. Dobrze, nie, nie żartuję. Dlaczego, kochani państwo? To jest tak proste rondo, a tak się ciężko i trudno ludziom jedzie. Dlaczego? Ano dlatego, że to wymyślono takie rondo jako rondo tranzytowe na świecie. Czyli jeżeli mamy miejsce, gdzie jest duży ruch tranzytowy, kochani państwo, wówczas robi się, bo proszę zobaczyć, wówczas robi się takie rondo, takiej szerokości pasa jezdni, żeby te duże pojazdy bez problemu mogły zakręcać. To dla nich rzecz się taką robi przede wszystkim. Natomiast dla samochodów osobowych jest to ewidentnie prosta sprawa. Ile tam jest pasów ruchu? Ja przepraszam, że będę wymachiwał rękami. Pytanie do państwa. Panie Kazimierzu, a słucha pan, dobrze. Ile tam jest pasów ruchu? Minimum 2. Co pan mówi, że nieoznakowane? Proszę państwa, proszę pana, pasy ruchu nie muszą być oznakowane. Na jezdni drogi są pasy ruchu i niekoniecznie muszą być one oznakowane. A cóż to jest pas ruchu, gdybyście państwo zajrzeli do prawa o ruchu drogowym? Pas ruchu to jest taka część jezdni drogi, po której swobodnie porusza się jeden rząd pojazdów. Wtedy jest to pas ruchu. No ileż tu się rzędów pojazdów może poruszać wokół tego placu? Minimum 2 i na pewno to są 2 pasy ruchu. Dlaczego zatem są nieoznakowane i kto ma na nich pierwszeństwo? Ruch w tym kraju jest prawostronny, drodzy państwo. Czyli jeśli jest ten pas nieoznakowany, to proszę ci, którzy zajeżdżają z prawej strony, mają niejako pierwszeństwo. Dla tych dużych, o tu wycieczkowy dla drobiu jedzie, to drodzy państwo, dla tych dużych pojazdów pierwszeństwo jest przede wszystkim, bo one jadą tu przy krawędzi drogi po to, żeby się swobodnie, brzydko mówiąc, wyrobić i zmieścić w którejkolwiek z jezdni dróg tam, gdzie wyjeżdżamy. I przenieśmy się tam, na środek tej drogi i powiemy państwu, o co tu chodzi. Od ulicy Pułaskiego wjeżdżają samochody na rondo. Przejdźmy zatem do ulicy Pułaskiego. Proszę, my jesteśmy na samym berecie, stoimy, ronda. Tak to się nazywa, to nie mój wymysł. Wjeżdża. Prawda? Wjeżdża Ford, wjeżdża na rondo. Drodzy państwo, tam są 2 pasy ruchu, którym się wjeżdża, oznakowane. I tak powinniśmy się dalej zachowywać na tym rondzie, jakby były tu 2 pasy ruchu. I każdy jadący tym pasem ruchu po swoim pasie ma pierwszeństwo. Bo kto ma pierwszeństwo na wyznaczonych pasach ruchu? Przede wszystkim ten, który się na nim znajduje. Proszę, pan wjechał lewym pasem ruchu i jedzie przy lewej krawędzi jezdni drogi. I pojechał w lewy pas ruchu i wszystko jest okej. Nauka jazdy jedzie prawym pasem ruchu i wjeżdża w prawy pas ruchu. Tak samo za nim niebieskie Cinquecento, tak samo za nim następne samochody. Gorzej jest z takimi pojazdami ponadgabarytowymi. Proszę, to jest pojazd ponadgabarytowy z przyczepą, on, ale jak pięknie prowadzi go kierowca prawym pasem ruchu. Natomiast ten samochodzik, beczkowóz, pojechał w prawy pas ruchu, ale przyjechał przy rondzie. Pani jedzie przy samym rondzie lewym pasem ruchu, a pojechała w ogóle po środku, między pasami. Kochani państwo, tu są dalej 2 pasy ruchu, chociaż nieoznakowane. I zjazd z tych pasów ruchu z jednego na drugi wymaga też odpowiedniego zachowania. A jakiego zachowania? Zachowania w ten sposób przede wszystkim. Sprawdzamy, czy na tym pasie ruchu, który jest obok mnie, już nie znajduje się pojazd. Jeśli się znajduje, to on ma pierwszeństwo. Po drugie, zmianę pasu ruchu trzeba sygnalizować. Jedzie pojazd egzaminacyjny, popatrzcie państwo. Gdzie pojedzie? Pojechał w prawą stronę, elegancko cały czas przy prawej stronie, prawym pasem ruchu. Zobaczymy, jak tu się rzecz odbywa. Proszę, pan polonezem od wewnętrznej. Teraz przyjedzie nam tu kilka pojazdów. Patrzmy zatem na łuk, jedźmy za nimi. Proszę, służba drogowa jedzie prawą stroną i trzyma się prawej strony. Citroen z prawej strony. Proszę bardzo, Citroen następny z prawej strony, chociaż tak nie bardzo. I elegancko, proszę, duży ponadgabarytowy pojazd. Prawym pasem, osobowe lewym pasem. Wszystko jest w jak najlepszym porządku. Teraz jak jest tutaj? Który z pojazdów ma pierwszeństwo? Ano ten, który się znajduje na rondzie. I dlatego wszystkie pojazdy wyjeżdżające ze starej części ulicy Pułaskiego miały
musiały poczekać na tych, którzy już byli w rondzie. Jazda jest prosta, drodzy Państwo. Tu o jednej rzeczy trzeba pamiętać. Nie wolno nikomu zajeżdżać drogi. Trzeba szanować tego, który się znajduje już na pasie ruchu. I pamiętać o tym, że pasów oznakowanych nie ma tylko dlatego, żeby ułatwić życie pojazdom ponadgabarytowym. Bo one mają prawo przekraczać granice pasów ruchu przy swoich manewrach. Z zachowaniem oczywiście ostrożności i nie mają prawa nikogo tutaj przyciskać do ronda ani taranować. Po prostu trzeba siebie nawzajem na swoich pasach ruchu szanować. I dalej jest wszystko jasne. To jest najprostsze rondo w tym mieście do objechania, chociaż wszystkim się wydaje, że tak akurat nie jest. Zobaczymy jeszcze tylko momencik. Jedzie osobowy, proszę bardzo, i trak za nim, bliziutko prawej strony, a duży, ogromny, potężny ciągnik siodłowy i następny ciężarowy z przyczepą. Proszę, mają doskonale dużo miejsca i wszystko jest bezpiecznie, drodzy Państwo. Nie trzeba się bać tego, co robimy na drodze. Po pierwsze, po drugie, trzeba szanować innych użytkowników drogi. No i teraz chyba zajmiemy się sprawą bardzo interesującą, co niektórych, Sławek Jakubowski z tej strony. To już Państwo wiecie, że o gumieniu, nie? No, Sławciu, dlaczego do Ciebie wpadłem? Bo to przecież jeszcze dopiero początek jesieni. Słuchaj, dookoła się rozglądam, niektórzy jeżdżą na oponach zimowych. Pozmieniali już. Tak, no niektórzy słuchają prognoz pogody długoterminowych i jeśli mamy zapowiedziane na ten tydzień, że piękna jesień, złota Polska się kończy, zaczynają się słoty, zaczynają się przymrozki, w związku z tym zmuszeni są niektórzy do założenia opon zimowych z tego względu, że zostały zajeżdżone już opony letnie. No i w tym wypadku podchodzimy tak trochę, no... A jak ktoś w trasy jeździ czy gdzieś tam, tak? To jest problem wtedy? To znaczy, jeśli w trasę ktoś jedzie, no to teraz, jeśli dużo jeździ, zakładamy, no to jednak zakłada i jeździ na oponach letnich. Natomiast ci, którzy mało jeżdżą, zakładają już zimowe właśnie z tego powodu, żeby nie wydawać pieniążków na opony letnie, zakładają opony zimowe i po prostu czas wydatku na opony letnie zostaje przełożony na pół roku. Sławcie, ale czy to jest jakiś błąd taki? A czy teraz te letnie, na przykład jak ja teraz założę zimowe i jeżdżę, co prawda tam daleko nie jeżdżę, nie? No tam, no do Londynu się nie wybieram na razie maluchem, ale nie wiadomo. I teraz czy to nie robi jakiegoś błędu? Czy one nie są niebezpieczne? Może za ciepło? Może... Jest wyliczona temperatura dla opon zimowych, teoretycznie 7 stopni na plusie, tendencja spadkowa. Wszyscy nam tłumaczą, że mamy zakładać opony zimowe. Zgadzamy się. 7 to ta granica, tak? To jest tak, taki pułap wyliczony teoretycznie. A to nie jest tak, że musi być równo 7, bo jak jest dzisiaj w dzień cieple, a rano bardzo chłodno, oczywiście. Wieczorem, to tak. Nigdy się nie da w ten sposób ustawić tej temperatury, w związku z tym musimy właśnie indywidualnie podejść do użytkownika każdego. I tak jak pan mówi, że mało jeździ, w związku z tym... Można na przykład. Można już powoli zakładać. Natomiast jeśli dużo jeździ... Nie czekać potem na ten pum, bo to biegiem wszyscy naraz i tak dalej. No przede wszystkim przestrzegam, żeby nie czekać śniegu, bo tak jak rozmawiamy o tej temperaturze dodatniej, to znaczy, że opona zimowa jest robiona nie pod warunki tylko i wyłącznie śniegowe, ale pod względem temperatury. To jest tylko nazwa opona zimowa, prawda? Bo przecież tak... I błoto te z liści zgniłych i deszczu dużo i tak dalej, to tamta opona lepiej to odprowadza. Oczywiście, zresztą ma oznaczenie M plus S z angielskiego błoto plus śnieg. W związku z tym to jest ten czas, gdzie już można zakładać, żeby właśnie na liściach się nie poślizgnąć, gdzieś na jakichś przepustach drogowych nie poślizgnąć Czyli się. Nie jest to błąd? Nie jest to błąd. A no właśnie, i to chcieliśmy usłyszeć, drodzy Państwo. Mówi Sławomir, że nie jest to błąd. I co, nie zapominajcie, panie i panowie, o okularach, tak? Będziemy pamiętali, dobrze. Ja za każdym razem przypominam, dlatego że, drodzy Państwo, słoneczko coraz niżej nad horyzontem. Przepraszam, że się powtarzam. Pamiętacie o tych oponach to, co Sławek mówił? Dobrze. Rondo też jest proste. No i teraz jeszcze na koniec, żeby się z panem i panie Kazimierzu, kochany, i z państwem pożegnać, to muszę państwu pokazać ten ciekawy fragment naszego miasta. Bardzo ciekawy.
Od dawna już tu żeśmy się przemierzali z kolegami podjechać i dzisiaj nareszcie jesteśmy. Dawno w tym miejscu żeśmy nie byli. Rozpoznajecie Państwo sprawę? Ulica Noniewicza, skrzyżowanie z Sejneńską, tuż otulina byłego Placu Konopnickiej, tutaj przy skrzyżowaniu z ulicą Chłodną. Właśnie, to jest ciekawe skrzyżowanie. Myśmy już tu parę razy mówili o tym, że tu są te wymuszone przeciski do przejść dla pieszych, ale najciekawszy jest fragment dalszej ulicy Noniewicza. Widzicie Państwo, ile tam ludzi przechodzi za każdym rzutem? Jak na warunki suwalskie, to naprawdę jest to sporo. Tyle tam osób przechodzi. Ale wiecie Państwo, gdzie więcej tych osób przechodzi najczęściej? Jak są tylko takie potrzeby handlowe, to przechodzi ich zaraz, 20 metrów za przejściem. Nie na przejściu. Nie, tylko za przejściem. Ciągną tam jakieś starsze babcie przez tą jezdnię, dzieci i tak dalej. No coś nieprawdopodobnego. Zresztą postójmy to chwileczkę tak na zakończenie i popatrzmy, drodzy Państwo, jak to ci ludzie przechodzą. Niektórym skrzyżowanie jest absolutnie do niczego niepotrzebne. To co, do zobaczenia w następny wtorek. Popatrzcie Państwo jeszcze chwilę. Tam dalej.